Od koncepcji, od czytania przez koncepcję do pracy, do prób, no to w sumie jest kilka miesięcy. Dlaczego właśnie padło na dziady? Ja mam poczucie, że to jest taki tekst, który no i jednak ma wagę bez względu na chowający czas. I stąd jakoś mam poczucie, że to jest aktualne jakoś tam, jeżeli chodzi o zawartość. Zatem to jest tekst, który stwarza teatralną możliwość. Niech cię spotka, bo nawet twą wyższość uczuję! Ja chcę władzy. Daj mi ją lub wskaż do niej drogę. Ja chcę mieć władzę, jaką ty posiadasz. Ja chcę duszami władać, jak ty nimi władasz. Milczysz! Ja cię teraz zbadam. Zrozumiałem, coś tu jest. I jakiś ty władam. Kłamca, to ciebie nazywa miłością. Ty jesteś tylko mądrością. Dzisiaj dla mnie ten dzień ma także szczególny wymiar. Otóż ja pochodzę z potrzeby. Ja się urodziłem i czas szkoły podstawowej przemieszkałem we wsi, która się nazywa Krzyżanowo. I to jest po 60 latach mój powrót do siebie. Ostatni raz się wypala. Wyznaj, kto tobie o tym liczu rozpowiada, he? Milczysz. Już od Boga tyś się nie dowiedział. Kto mówi? Co? Bóg, anioł, ja. Tyś powiedział. Tyś! Mnie mówić! Tyś! Tyś! A! Mnie! Skąd czerpie pan inspirację? Oj, no trudno to tak powiedzieć, ja w tym zawodzie pracuję 50 lat, więc tych źródeł inspiracji w czasie było naprawdę bardzo wiele. Nie podejmę się tego wymienić, ale to jest z literatury, z kulturą, z życia społecznego i przez wiele lat i do dzisiaj także uprawiam taki teatr, który zajmuje się tym, co się nazywa polityką. Więc tych inspiracji można szukać.